No, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie tutaj z serii rowerowej. No, minęło trochę czasu od ostatniego filmu, kiedy widzieliśmy się w górach. Wtedy byliśmy na trasie rowerowej na Lubań. No, a dzisiaj zmiana klimatu, no, o 180 stopni, no bo z południa naszego kraju przyjechaliśmy na północ i wydaje mi się, że bardziej na północ już nie da się pojechać, no bo jesteśmy nad morzem. Ogólnie mamy tydzień wakacyjny tutaj w Trójmieście, mieszkamy sobie w Gdańsku. No a dzisiaj postanowiliśmy wybrać się na taką rowerową wycieczkę nieco poza Gdańsk. Przyjechaliśmy do Sztutowa, skąd zmierzamy w kierunku Krynicy Morskiej. To ona jest naszym celem dzisiejszej wyprawy. Tam sobie dojedziemy, odpoczniemy, coś zjemy. No i potem tą samą trasą wracamy z powrotem do Sztutowa. Trasa przez wiele osób uważana za naprawdę ładną, prostą, przyjemną w takim fajnym nadmorskim klimacie. Czy tak faktycznie jest? No to o tym przekonamy się w przeciągu najbliższych paru godzin. No i wtedy będzie można stwierdzić, czy tak faktycznie jest, czy warto tutaj przyjechać, czy może jednak trochę przereklamowana jest ta trasa. No ale zobaczymy za chwilę. Ta trasa, którą my dzisiaj jedziemy, no to jest fragment tej słynnej R10, która prowadzi, wiadomo, wzdłuż całego tutaj wybrzeża nad morzem. No i wiadomo, możecie sobie to zrobić wszystko w kilka dni, zrobić jakąś taką wyprawę bikepackingową. Albo tak jak my, przyjeżdżać sobie co jakiś czas na wakacje, no i robić sobie takie fragmenty, tak jak my dzisiaj robimy właśnie ze Sztutowa do Krynicy Morskiej. No jedzie się naprawdę mega fajnie, przyjemna trasa, jakiś taki delikatny szuterek. Jedzie się przez las, mało ludzi, spokojna trasa. Jak najbardziej nam się to na razie podoba, a Krynica Morska już niebawem. Moi drodzy, Krynica Morska zdobyta. Trasa naprawdę bardzo przyjemna, spokojna, fajna nawierzchnia. Nie jest nudna, bo nie jedziecie cały czas po płaskim, tylko macie jakieś takie delikatne górki, także najpierw troszeczkę się zmęczycie, a potem sobie będziecie fajnie rozpędzeni i zjeżdżać. Także jest teren urozmaicony.
po lewej stronie, jak jedziecie do Krynicy Morskiej, no to oczywiście widok na morze. Co prawda na początku jedziecie przez las, ale potem właśnie dojedziecie do morza i macie już mega fajne widoki. Wiadomo, na trasie nie ma jakiejś masy przeróżnych atrakcji, aczkolwiek przyjeżdżając w ten rejon na taką trasę, no to raczej człowiek nie nastawia się właśnie na atrakcje jakieś, tylko bardziej na ten fajny nadmorski klimat. A tutaj no można mówić co się chce, ale ten klimat tutaj jest. No i jak już niejednokrotnie mówiłem, no jazda na rowerze właśnie nad morzem to jest zupełnie inny wymiar przyjemności. Także gorąco Wam to polecam. No trasa tutaj ze Sztutowa do Krynicy Morskiej jak najbardziej na plus. Wiadomo, że możecie jeszcze sobie jechać za Krynicę Morską, dojechać do granicy polsko-rosyjskiej. Aczkolwiek tam jak czytałem, to już ten fragment nie jest aż tak fajny jak do Krynicy Morskiej, ale jeżeli tylko macie czas i chęci, to jak najbardziej można się tam przejechać. No nic, teraz wracamy do samochodu, potem do Gdańska. No i niestety trzeba będzie się upakować, no bo jutro już powrót do Krakowa. A my widzimy się gdzieś niebawem, pewnie już w jakimś klimacie górskim. Co to będzie, gdzie to będzie, zobaczymy. Także śledźcie mnie tutaj na YouTubie, no bo wierzcie mi, że ten sezon rowerowy trwa w najlepsze i jakieś jeszcze wyprawy się tutaj jak najbardziej na kanale pojawią. Trzymajcie się, pa!